Walka o Śląsk Cieszyński w roku 1919. Fragmenty słowa wstępnego do książki Franciszka Xawerego Latinika. Sprawa Śląska Cieszyńskiego powinna zajmować każdego Polaka, gdyż ta kraina jest drogocenną częścią żywotnego ciała Polski. Najwięcej łączności ze Śląskiem mieli Polacy z byłego zaboru austriackiego, gdyż z Małopolską wiązał się Śląsk politycznie i ekonomicznie. Duchową łączność tworzyła praca Towarzystwa Szkoły Ludowej, Macierzy Szkolnej i Jedność Uczuć Chrześcijańskich, a wreszcie wycieczki naukowe i turystyczne stanowiły nie mniej ważną i silną spójnię braci Ślązaków, Krakowiaków i Podhalanów. Imponujące zagłębie węglowe, huty, odlewarnie i fabryki wszelkiego rodzaju pociągały polskich robotników, inżynierów, przemysłowców i kupców. Wzorowo prowadzona gospodarka rolna, osobliwie kultura łąk, rybołówstwa, przemysłu mlecznego pobudzała do odwiedzin rolników. W końcu urocze Beskidy ze źródłami Wisły pod Baranią Górą ściągały kuracjuszy, mnóstwo letników i młodzieży szkolnej, kochającej przyrodę i potrzebującej wypoczynku w zdrowym powietrzu. Sprawa Śląska Cieszyńskiego jest jedną z naszych bolączek, bo utraciliśmy przy jej rozwiązaniu 60 gmin z ludnością rdzennie polską liczącą 150 tysięcy dusz. To nie kilka chwiejnych parafii, według słów prezydenta Masaryka. To nie drobnostka, to najdrogocenniejszy skarb, to lud kresowy, zahartowany w walce politycznej, narodowościowej i ekonomicznej z sąsiadem dążącym do coraz większej ekspansji. Sprawa Śląska wywołała nie tylko napad ze strony Czechów na pokojowo usposobioną Polskę, lecz pobudziła dwa pobratymcze narody do nienawiści, wprawdzie tylko krótkotrwałej. Dała wreszcie sposobność wielkim mocarstwom rozsądzić sprawę z krzywdą narodu polskiego, który broniąc swego bytu nad Wisłą i pod murami Warszawy w roku 1920 obronił też i zachodnią Europę przed nawałą bolszewicką. Tutaj zostawiłem sobie do prezentacji postać związaną z Tarnowem, jedyną niezwiązaną z regionem przed 1918 rokiem w sensie zamieszkiwania czy też pracy zawodowej, osobę mianowicie brygadiera Franciszka Xawerego Latinika, urodzonego w 1864 roku w Tarnowie, który na początku grudnia 1918 roku był już znaną postacią w Cieszynie jako dowódca jednostek Wojska Polskiego, które tutaj się tworzyły lub stacjonowały. Co ciekawe, kontakt Latinika ze sprawą cieszyńską w 1918 roku nie był jego pierwszym kontaktem z mieszkańcami tego regionu. Jak wiemy, Latinik podczas I wojny światowej dowodził jako podpułkownik wojska cesarsko-królewskiego 100. Pułkiem Piechoty, złożonym głównie z mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, z poboru jako pułku liniowego i uczestniczył z tym pułkiem w słynnej bitwie pod Gorlicami, co opisał zresztą w wydanej broszurce Żołnierz Polski pod Gorlicami w 1915 roku. Przyjeżdżając tutaj, pierwszym co według relacji świadków zrobił w Cieszynie to był powitanie powracających resztek tego pułku z frontu włoskiego. Spotkał swoich kolegów, podwładnych. Łatwiej było mu być może nawiązać kontakt ze swoimi dawnymi żołnierzami. Znany jest przede wszystkim w latach 1918-20, kiedy toczyły się właśnie walki polsko-czeskie w Śląsku Cieszyńskim, z dowodzenia frontem śląskim, który utworzył się po agresji wojsk czeskich na Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku. Potem reprezentował sprawy polskie w komisjach alianckich, które przyjechały tutaj rozstrzygać konflikt między Polakami i Czechami, a w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej dowodził obroną Warszawy z ramienia Wojska Polskiego w stopniu generalskim i potem już po zakończeniu walki o granicę Polski był jednym z dowódców okręgu wojskowych. Fragmenty artykułu Waldemara Baudy zamieszczonego w magazynie Nowa Historia portalu Interia. Jesienią 1924 roku zdarzyło się w Wojsku Polskim coś, co nieczęsto miewa miejsce w porządnych armiach,
a co przeszło do historii pod nazwą Strajku Generałów. Sprawcą awantury był generał Franciszek Latinik, dowódca okręgu Korpusu 10 w Przemyślu. Będąc zawodowym wojskowym z najwyższym wykształceniem, absolwentem powszechnie uznawanej uczelni, odnosił się bez atencji do oficerów, których uważał za dyletantów. Takie zdanie miał zwłaszcza wobec dawnych legionistów z tytułu zasług odgrywających w Wojsku Polskim coraz ważniejsze role, forowanych wbrew kwalifikacjom i zasługom, w tym zresztą Latinik nie był odosobniony. Podobny pogląd wyrażało wielu oficerów zajmujących w armiach zaborczych wyższe stanowiska dowódcze. O ile kąśliwości uchodziły mu przez jakiś czas płazem, o tyle wyskok z jesieni 1924 roku okazał się błędem niewybaczalnym. Kiedy członkowie komitetu przygotowującego ceremonialne obchody 10. rocznicy wymarszu 1. kompanii kadrowej zwrócili się do generała o odkomenderowanie oficerów i żołnierzy do prac organizacyjnych oraz wydelegowanie orkiestry na planowany przemarsz legionistów, mieli usłyszeć: dziś przychodzicie panowie z uroczystościami legionów, jutro przyjdą Żydzi ze zdobyciem Jerycha, a pojutrze Ukraińcy z Petlurą. Takiego skandalu zatuszować się nie udało. Zatarg nabrał rozgłosu. 7 wyższych oficerów 1. brygady podało się do demonstracyjnej dymisji. Był to właśnie strajk generałów. Ich dymisji nie przyjęto. Natomiast wiceminister spraw wojskowych generał Stefan Majewski skierował sprawę do sądu honorowego dla generałów, a generała z Przemyśla wezwał do raportu, podczas którego zasugerował mu dymisję. Pod tak zmasowanym atakiem Franciszek Latinik musiał się ugiąć. Po latach, po II wojnie światowej, Latinik zawitał do Cieszyna w 1945 roku przy okazji, można powiedzieć, kolejnego sporu granicznego między Polakami i Czechami o ten region. Są odnotowane jego wywiady dla prasy ówczesnej komunistycznej, w których wprost mówi o prawach Polski do Zaolzia, gdyż wtedy toczył się kolejny konflikt. Stąd też można powiedzieć, że przez całe życie wojskowe od zakończenia I wojny światowej związany był ze Śląskiem Cieszyńskim. W roku 1934 wydał wspomnienia poświęcone walkom o Śląsk Cieszyński, które są dzisiaj najbardziej obszernym źródłem do konfliktu zbrojnego, do jedynej wojny polsko-czeskiej w XX wieku, która toczyła się między 23 stycznia a 30 stycznia 1919 roku. Dziwić musi czytelnika, dlaczego rząd w Warszawie nie reagował na moje raporta i na w przemowach prezydenta doktora Masaryka i Kramarza otwarcie wypowiedziany zamiar zajęcia Śląska siłą. Czy nie zależało nam nic na kraju rdzennie polskim, z ludnością o zachodnioeuropejskiej kulturze, a przy tym kresowo patriotycznej i ofiarnej? Czesi zrozumieli wartość Śląska. Był im potrzebny też z urojonego względu na komunikację przez Przełęcz Jabłonkowską z nowo nabytą Słowaczyzną i dlatego wysunęli hasło, że bez Śląska i jego zagłębia węglowego byt Czechosłowacji jest nie do pomyślenia. Postąpili tak, jak postąpiłby każdy Anglik, Francuz lub Włoch, zaliczając się do koalicji i uważając swe wojska za koalicyjne i zwycięskie. Naszą bierność czy obojętność w sprawie Śląska zrozumiałem dopiero w marcu 19 roku, będąc w Warszawie, gdzie wyczułem kierunek polityki polskiej, która w pierwszej linii dążyła do uregulowania granic wschodnich, pozostawiając nasze granice zachodnie rozstrzygnięciu koalicji.